Einstein po niemiecku znaczy kamień. Einstein jeździł na wykłady po całych Stanach Zjednoczonych i zawsze miał to samo wystąpienie. Pewnego dnia jego szofer zauważył, że pan Albert był nieco przybity i spytał, co się dzieje. Einstein na to mu mówi, że już ma dość tych samych wystąpień, w kółko to samo musi mówić, a szofer zaproponował mu pewien układ. Szofer powiedział, że jest byłym aktorem i nasłuchał się tych jego wykładów tyle, że znaje na pamięć. Więc propozycja była taka: założy perukę, przyklei wąsy, ubierze się jak Einstein i to on będzie występował i dawał te przemówienia. Z kolei Einstein przebierze się za szofera. Einstein na to przystał, dlaczego by nie, przecież miał poczucie humoru chłop. Podczas jednego z takich wykładów odezwał się głos gdzieś z tyłu w sali, przerywając mowę naszego pseudo-Einsteina. Wychodzi na to, że to było pytanie dość trudnej, skomplikowanej fizycznej natury i prawdziwy Einstein już się złapał za głowę, myśląc, dobrze, wszyscy się dowiedzą, że tutaj jest małe oszustwo. I co się okazuje? Nim zdążył zareagować, aktor udzielił odpowiedzi mężczyźnie i powiedział tak: proszę pana, to pytanie jest tak łatwe, że nawet mój szofer na nie zna odpowiedź. Albert Einstein urodził się w Ulm w Niemczech w rodzinie Hermana i Pauline Einstein w 1879. Mama była pianistką i nauczyła go grać na skrzypcach i pianinie, kiedy był bardzo młody. Kiedy się urodził, miał bardzo dużą głowę, co przeraziło jego mamę. Z czasem rozmiar się zrobił normalny. Nie odzywał się, póki nie skończył 3 lat. Istnieje termin o nazwie syndrom Einsteina, który opisuje wyjątkowo bystrych ludzi, u których mowa pojawia się z opóźnieniem. Za dziecka był głęboko wierzący, przestrzegał norm religijnych i nie jadał wieprzowiny. W dzieciństwie tworzył i śpiewał piosenki wychwalające Boga, często dla samego siebie. Kiedy miał już 12 lat, odkrył świat nauki i stwierdził, że część historii z Biblii nie może być prawdziwa. W szkole powszechnej był najlepszym uczniem, w gimnazjum odnosił sukcesy. Jako nastolatek spędził czas w Monachium, jego rodzina prowadziła interes z elektrycznym sprzętem. Płat boczny jego mózgu był 15% większy od przeciętnego mózgu. Jego mózg usunięto w ciągu niespełna 8 godzin po śmierci, a ważył 1230 gram. Przeciętny mózg waży więcej, bo aż 1400. Badania nad jego mózgiem sugerują, że miał dużą liczbę komórek glejowych w każdym neuronie. Prawdopodobnie to powodowało, że tworzył z taką łatwością koncepcję. Zafascynował się nauką, kiedy w wieku 5 lat jego ojciec pokazał mu kieszonkowy kompas. Zastanawiał się, dlaczego igła tak się porusza. W połowie lat 90. XIX wieku jego rodzina przeprowadziła się do Milanu, po tym jak ich biznes splajtował po nieudanym kontrakcie. Pozostawiono go w Monachium u krewnych, żeby dokończył edukację. Nie był szczególnie zadowolony z przymusowego obowiązku wojskowego, wykręcił się zwolnieniem lekarskim w 1894, dołączył wówczas do rodziny we Włoszech. Galileusz był jego ulubionym naukowcem. Jego nauczyciele nie uważali go za dobrego studenta i nie chcieli go rekomendować do żadnej pracy. Potem jak zdał studia, spędził 2 lata szukając posady nauczycielskiej. W 1902 był w finansowych tarapatach, nie miał pracy, firma jego ojca zbankrutowała, aby temu zaradzić udzielał korepetycji. W wieku 16 lat oblał egzamin, który umożliwiłby mu zostanie inżynierem w dziedzinie elektroniki. Pracował w biurze patentowym prawie dekadę, kiedy w końcu dostał posadę na Uniwersytecie w Zurychu. Był niemieckim Żydem. Zrzekł się obywatelstwa w 1896, by po 5 latach zostać obywatelem Szwajcarii, a zmarł będąc obywatelem amerykańskim. Nigdy nie nauczył się pływać. Uwielbiał żeglować i było to jego najprzyjemniejszym hobby.
Nigdy nie nosił skarpetek. Uważał, że powodują niepotrzebny ból. Irytowało go, że się dziurawią. Uwielbiał palić fajkę do tego stopnia, że przypisywał paleniu kojące właściwości. Był współtwórcą lodówki działającej dzięki sprężonym gazom. Był nadzwyczaj ciekawski i miał analityczny umysł już w młodym wieku, wykazując talent naukowy. Miał bardzo kiepską pamięć, nie pamiętał dat, imion czy numerów telefonów. Wiecznie zostawiał rzeczy, najczęściej gubił parasole. W 1921 wręczono mu Nagrodę Nobla za zasługi dla fizyki teoretycznej, szczególnie za odkrycie praw rządzących efektem fotoelektrycznym. Nadał swoim skrzypcom imię Lina i uważał, że większość radości w życiu przynosiło mu granie. Na starość nie mógł już grać na skrzypcach, ponieważ nie potrafił już skoordynować ruchów swojej lewej ręki. Grywał publicznie na skrzypcach, specjaliści są pewni, znany skrzypek nie będzie znanym naukowcem, a znany naukowiec nie będzie znanym skrzypkiem. Kochał obserwować ptaki jako amator ornitologii, natomiast nienawidził fryzur, co zresztą było widać. Dokonał przełomowych odkryć we wczesnej fazie kariery. Kiedy kontynuował badania, nic przełomowego już z tego nie było. Zawsze powtarzał, że wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza, ponieważ wiedza jest ograniczona, a wyobraźnia otacza cały świat. Miał dziecko z nieprawego łoża ze studentką Milewą Marić. Potem została jego żoną. Ich dziecko zmarło w rok po porodzie z powodu infekcji. Pierwszą żoną żył na pewnych określonych zasadach, na które ta przystała. Małżeństwo trwało 16 lat, a zapiski umowy prezentowały się następująco. Milewa Marić dołoży wszelkich starań, by moje ubrania razem z praniem były utrzymane w nienagannym porządku, że będę otrzymywał 3 posiłki regularnie do mojego pokoju, że moja sypialnia i gabinet będą utrzymane w porządku, przy czym biurko jest tylko do mojego użytku. Ostatni punkt ich umowy podaję osobno, sami zrozumiecie zresztą dlaczego. Cytuję: wyrzekasz się wszelkich osobistych relacji ze mną, o ile są one całkowicie konieczne ze względów społecznych. Z jego listów wynika, że nawet po drugim małżeństwie z kuzynką utrzymywał kontakty z 6 kobietami, otrzymując od niego prezenty i spędzając z nim czas. Nie miał bladego pojęcia o tym, że jedna z jego kochanek była podejrzewana o bycie sowieckim szpiegiem. Na aukcji w 2017 jego listy na temat Boga, Izraela czy fizyki poszły za $210 000. W przededniu II wojny światowej napisał list do prezydenta Roosevelta, że nuklearne reakcje łańcuchowe są możliwe w 1939. W momencie, kiedy się dowiedział, że bombę atomową zrzucono na Japonię, to natychmiast poparł zakaz produkowania broni nuklearnej. Alfred Einstein był niemieckim muzykologiem, który potem stał się obywatelem USA. Prawdopodobnie to kuzyn Alberta. Annus Mirabilis, czyli cudowny rok Einsteina, przypada na 1905, kiedy opublikował 4 największe swoje prace. O teorii kwantowej, ruchach Browna, elektrodynamice poruszających się obiektów oraz równaniu E równa się mc kwadrat. W 1915 roku ogłosił swoje największe dzieło, Teorię Względności. Była pierwszą teorią ogłoszoną od 250 lat, kiedy Newton ogłosił swoją teorię. Dzięki temu zyskał ogólnoświatowy rozgłos. Opuścił Niemcy w grudniu 1932, kiedy Hitler rozkręcał się na dobre. Nigdy już nie powrócił do Niemiec. Jest autorem słynnego stwierdzenia, że tylko 2 rzeczy są pewne – wszechświat i ludzka głupota. Przy czym nie jest pewien wszechświata.
Hitler wydał rozkaz zamordowania Einsteina, wyznaczono nawet nagrodę $5000 za jego głowę. Przed II wojną światową był pacyfistą. Uważał, że nienoszenie broni definitywnie powstrzyma każdą wojnę. Kiedy Hitler doszedł do władzy, Einstein był zdania, że zorganizowanej sile można tylko przeciwstawić się zorganizowaną siłą, choćby trzeba było tego później żałować. Komentując zimną wojnę, stwierdził, że nie wie, jaka broń będzie użyta podczas III wojny światowej, ale czwarta będzie na maczugi. W 1955 po jego śmierci jego ciało skremowano, a prochy rozsypano. Patolog Thomas Harvey, kiedy przeprowadził autopsję, bez pozwolenia usunął jego mózg. Został zwolniony ze szpitala. Einstein odkrył, że wszechświat się rozszerza, ale sądził, że to pomyłka, dopóki teleskop Hubble'a tego nie potwierdził. Do końca życia pracował na Uniwersytecie w Princeton w USA. Pod kątem politycznym był zwolennikiem socjalizmu i krytykiem kapitalizmu. Zagadka Einsteina jest znana pod postacią kilku wersji. Autorem jej jest Einstein. Powiedział, że może ją rozwiązać zaledwie 2% populacji świata. Einstein to jednostka liczności fotonów. Pod koniec życia pracował nad teorią wszystkiego. Chciał rozwinąć teorię, która by wytłumaczyła, na czym polega wszechświat oraz jak wyglądają wszystkie prawa fizyki. Teorii niestety nie ukończył. Przyznano mu medal Copley'a przez Towarzystwo Królewskie w Londynie w 1925 za teorię względności oraz teorię kwantową. Opatentował lodówkę w 1930, ale nie skończyło się to spektakularnie komercyjnym sukcesem. Zaproponowano mu posadę prezydenta Izraela w 1952. Uprzejmie odmówił, tłumacząc, że nie ma naturalnej zdolności i doświadczenia, aby radzić sobie z ludźmi. Mówił, że rozumie tylko trochę nauki, a niczego kompletnie o naturze ludzkiej. Mógł żyć dłużej. Przed śmiercią lekarze zaobserwowali u niego tętniaka. Zaproponowali mu operację, na co ten miał powiedzieć, że to takie niesmaczne przedłużać sztucznie życie. Zaraz po śmierci w 1955 niedawno odkryty pierwiastek z liczbą atomową 99 nadano nazwę Einstein. Magazyn Time nadał Einsteinowi tytuł Człowieka Stulecia. Zawsze był zdania, że należy wiecznie zadawać pytania, ponieważ ciekawość jest powodem, dla którego istniejemy. Był zdecydowanym przeciwnikiem segregacji rasowej. Nazywał ją zarazą białych. Walczył z rasizmem w USA. Dał na aukcję odręcznie spisaną teorię względności za $6 milionów, aby zebrać fundusze na wojnę w 1940. Nigdy nie odwiedził laboratorium, wypracował swoje teorie w głowie lub na papierze za biurkiem. Do 7 roku życia powtarzał sobie pod nosem zdania, co powodowało, że wszyscy mieli go za dziwaka. Charlie Chaplin był jego bliskim przyjacielem. W 1923, kiedy próbował uczyć się hebrajskiego, poczuł, że to było nieproduktywne. Komfortowo czuł się wyłącznie z niemieckim. Na łożu śmierci swoje ostatnie słowa wypowiedział po niemiecku swojemu asystentowi, ale ten nie znał niemieckiego, przez co jego ostatnie słowa nie są znane. W młodości uważano, że cierpiał na syndrom Aspergera, gdzie osoby z takim syndromem są emocjonalnie oderwani od swoich rówieśników i nie przejawiają empatii. Jeden z jego synów został wysłany do zakładu psychiatrycznego, ponieważ zdiagnozowano u niego schizofrenię. Kiedyś zadał pytanie, jeśli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, to oznaką czego jest puste biurko? Mózg Einsteina dopiero zwrócono rodzinie w 1998. Miał kota, którego nazywał Tiger.
Uważał, że był agnostykiem, nie uważał się za ateistę. Kiedy fani podchodzili do niego na ulicy, ten natychmiast prosił o wybaczenie, udając, że często ludzie mylą go ze znanym Einsteinem. Mistrz Yoda z Wojen Gwiezdnych ma wygląd bazujący na wyglądzie Einsteina. W zamian za pieniądze dawał swój autograf, by potem pieniądze przekazywać na cele charytatywne. Uważał, że edukacja nie polega na wkuwaniu faktów. Uważał, że edukacja to raczej wyuczenie nawyku myślenia. Jako nastolatek grał na skrzypcach, grał w karty, budował coś z klocków, przy czym, co ważne, koncentrował się nad tym na tyle, by skończyć to, co zaczął. Niektórzy uważają, że był leworęczny, a to nieprawda, bo był praworęczny. Powtarzał, że potrzebował przynajmniej 10 godzin snu, żeby funkcjonować prawidłowo. Nigdy nie prowadził samochodu, uwielbiał spacerować i w razie czego jeździł rowerem. Kiedyś podniósł z ziemi konika polnego i go zjadł. Rozwiódł się z Milewą Marić w 1919 pod warunkiem, że jeśli kiedykolwiek wygra Nagrodę Nobla, to ona otrzyma wszystkie pieniądze, jakie z tego tytułu wygra. I przekazał jej noblowskie pieniądze. Mogła ona jedynie korzystać z oprocentowania tych pieniędzy, natomiast kwota była zarezerwowana dla jego synów. Miał 162 punkty inteligencji. Nie był szpiegiem, natomiast dyrektor FBI, J. Edgar Hoover, uważał, że był. Czy miał romans z Marią Curie Skłodowską? W 1913 roku wybrali się razem na wycieczkę w Alpy. Wiadomo tylko tyle. Żeby wyjaśnić teorię względności, posłużył się następującym przykładem. Jeśli minutę trzymasz rękę na rozgrzanej kuchence, masz wrażenie, że minęła godzina. Jeśli siedzisz z piękną dziewczyną godzinę, masz wrażenie, że minęła minuta. Na tym to polega. Zmarł w wieku 76 lat w 1955. Był zdania, że jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują. A na koniec cytat. Gdyby ludzie rozmawiali o tym, co rozumieją, zapadłaby nad światem wielka cisza. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam! Z kolei Einstein przebierze się za szofera i będzie go objeżdżał wszędzie. Wyda się... W dzieciństwie tworzył się? Jego mózg usunięto w ciągu niespełna 8... Dobrze mówię. W wieku 16 lat? Aha, faktycznie. O Boże. W 1915... Pod koniec życia pracował nad teorią wszystkiego. Chciał rozwinąć teorię, która by tu... Nie wiem, czy ja to dobrze przeczytałem. Magazyn nadał jeszcze nowy tytuł tego stulecia. Kiedyś zadał pytanie. Jeśli zabałaganione biurko... Zabałaganione. Miał kota, którego nazywał Tiger. Tiger, power's back. Jeśli siedzisz z piękną dziewczyną godzinę, masz wrażenie... Ups, przepraszam. To tyle na ten temat? Prosto z mostu. Nie, ty powiedz. To tyle na ten temat? Prosto z mostu. Nie, ty powiedz. To tyle na ten temat? To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam. A teraz głośno tak. To tyle na ten temat.